Cześć, witajcie, ustawiam Fantazy Premier League deadline już dzisiaj o 19.30, także nie ma czasu do stracenia. Szybciutko trzeba ten odcinek nagrać. Tak szybciutko jak zwinęła się Superliga liderem mojej ligi, natomiast dalej jest Damian Zieliński. Ja tracę do niego 40 punktów. No, zobaczymy, jak to się ułoży. 6 kolejek zostało jeszcze do końca. Natomiast mój skład na 33 kolejkę wygląda właśnie w ten sposób, że mam 10 piłkarzy do gry. Jest to oczywiście blankowa kolejka. Nie gra tutaj ani Tottenham, ani Manchester City, a z tych klubów mamy w sumie czterech zawodników. Także takim najprostszym ruchem jest tu według mnie sprzedaż Stonsa dla mnie, ponieważ jest to piłkarz, który jest zawieszony za czerwoną kartkę na 3 mecze. Także nie będzie grała aż do 36, i ja tego Stonsa będę chciał tutaj na pewno sprzedać. I mógłbym tutaj iść na łatwiznę. Sprzedam Stonsa i w jego miejsce kupię sobie jakiegoś obrońcę za, za jakieś 5 milionów, na przykład yy, danka z Brighton, bo Brighton teraz gra mecz Sheffield i tutaj rzeczywiście może być to czyste konto, ale później do końca sezonu ten kalendarz Brighton już nie wygląda aż tak przyjemnie, no i tutaj według mnie nie ma się co pieprzyć, że tak powiem tylko zamiast Danka wolę sobie kupić do składu nikogo innego jak Trenta, Aleksandra Arnolda, który w ostatnich kolejkach się naprawdę odpalił i wrócił do swojej genialnej formy sprzed sezonu albo sprzed dwóch właściwie co kolejkę strzela gola albo ma asystę także to jest ten stary dobry trend którego wszyscy znamy i podziwiamy, to jest piłkarz dla którego chce się włączyć ten telewizor i obejrzeć ten mecz Liverpoolu no i co najważniejsze, trend jest e, różnicą i opcją aż do końca sezonu. E, to jest ostatnia kolejka. E, teraz Liverpool gra z Newcastle i to jest ostatnia kolejka, w której Trent będzie różnicą w naszych składach, bo w 34 kolejce Liverpool gra trudny mecz na wyjeździe z Manchesterem United. E, nikt raczej na Manchester Trenta nie będzie kupował, ale w 35 Liverpool gra u siebie z Southampton i od tego meczu cztery ostatnie mecze Liverpoolu w sezonie to jest po prostu bajka. Od 35 kolejki już każdy z nas trencika będzie miał w składzie. Także ta 33 kolejka to jest ostatnia kolejka, w której trend będzie różnicą w naszych składach, i myślę, że warto to tutaj wykorzystać. Także tego trenda będę chciał kupić, tylko jest problem. Mam jeden darmowy transfer, a brakuje mi 2 milionów, więc yy, sprzedaż Gundogan'a mi nic nie da. Muszę tutaj sprzedać albo Sona, albo Keina. Jeżeli chodzi o Keina, Kein no ma kontuzję tej kostki. Są rozbieżne dane, czy będzie grał, czy nie. Natomiast ja mam nadzieję, że jednak zagra w finale Pucharu Ligi. Oczywiście to się nie liczy do FPL-a. Natomiast Sheffield w 34 kolejce u siebie. Mam nadzieję, że Kein zagra. Wiecie co, ja bym wolał sprzedać Keina niż Sona, ale tak naprawdę za Keina nie mam nikogo do kupienia, tak? Takiego, zresztą brakuje mi, bo 9,6 to mógłbym tutaj dać Jamie'ego Wardiego. Dużo osób też taki ruch robi na tą kolejkę, ale jak wezmę do składu Wardiego. To mi brakuje 0,6, także Wardi odpada. Nie mam kogo dać za keina, a więc z tym keynem już zostanę. Mam nadzieję, że w 34 kolejce Harry będzie grał. Natomiast sprzedam tutaj Sona. A będę chciał Sona odkupić na 34 kolejkę. Zobaczę, może na 34 kolejkę sprzedam Bruno, bo oni wtedy grają właśnie z Liverpoolem. Także to jest taki myśl, moja pierwsza, żeby wtedy Sona odkupić za Bruno ewentualnie. Chyba, że Kane nadal będzie połamany. Wtedy sprzedam Kane'a, kupię jakiegoś taniego napastnika i na pomoc yy, wezmę jakiegoś yy, pomocnika wtedy. Także tak to wygląda. 7,4 miliona i tym pomocnikiem, którego wezmę za Sona będzie nie kto inny jak... Yy, potężny Lingardinho. Tak, wiem doskonale, że każdy z Was już go ma w składzie. Ja go nie miałem. Teraz West Ham gra trudny mecz. Trudny bardzo mecz z Chelsea. Będzie to walka o top 4, o tą Ligę Mistrzów, ale grają u siebie. Ja mam nadzieję, że Jesse coś wciśnie w tym meczu. W tym ostatnim spotkaniu z Newcastle oni przegrali to Lingard zszedł w 86 minucie. Utykał, ale to były po prostu skurcze. On teraz będzie już z Chelsea na pewno grał. To będzie ważny mecz dla West Hamu i ja tutaj wierzę w Lingarda. No i najwyższy moment, żebym po prostu tego Lingardinio miał w składzie, już nie będę się musiał martwić, że, że wszyscy mają Lingarda, a ja go nie mam i spadam po prostu w overallu. Także kupuję Trenta i kupuję Lingarda. Keina na razie zostawiam zobaczymy w 34 kolejce jak to się potoczy także Stones i son odchodzą trend i lingard do składu potwierdź za minus 4 ale zarówno lingard jak i trend myślę że te minusowe 4 punkty z wielką nawiązką się zwrócą tak Także tak wygląda mój skład. Mam tutaj pięciu obrońców, ale oczywiście Lingarda dam do składu i wiecie co, dam go do składu za Rudigera, no bo wierzę, że West Ham jednak tego gola szczeli i tutaj nie będzie clean sheeta. także mam 11 piłkarzy grających, Martinez, Van Bissaka, Holding, Czołfal, Trent, Lingard, Fernandes, Salah, Mount, Diane i Kenacho. Ewentualnie na ławce jest Rudiger, jakby wszedł za kogoś, jakby miał kontuzję. Także wygląda całkiem przyjemnie. Martwi tylko ta kontuzja na pewno okejna i to, że, że nie mam w składzie Sona. No ale o tym będę się martwił później. Kapitanem na tą 33. kolejkę będzie oczywiście Faraon. Mosalach, salach w salach ostatnich trzech kolejkach dwa gole w ostatnim meczu z Leeds nic nie szczelił, ani nie miał asysty, ale wszedł na ostatnie 20 minut spotkania, także dostał tego resta z Newcastle Salah salach na pewno będzie grał od pierwszej minuty i co? Liczę tutaj na jakiegoś hatryczka. też się pewnie niektórzy z Was pytają co z żotą. Rzota jest zdrowy, ale prawdopodobnie będzie grał według mnie nie od pierwszej minuty, ale zobaczymy jak to się potoczy, także tak wygląda mój skład. No i życzę wam zielonych strzałek, powodzenia.